Witajcie! W tym filmie pokażę Wam, jak z butelki zrobić rakietę. Zapraszam! Do jej wykonania będziesz potrzebować końcówki z gwintem, kawałka półcalowej rurki PVC, zaślepki, aluminiowej rurki o średnicy wewnętrznej 6 mm, kleju do PVC, kitu epoksydowego oraz butelki z zaworem i wentylem, które pokazałem, jak wykonać w jednym z poprzednich filmów. Link do niego macie w lewym górnym rogu. Zaczniemy od ucięcia 4 cm rurki PVC. Jej krawędzie wyrównujemy za pomocą pilnika. Teraz ucinamy około 3 cm kawałek aluminiowej rurki, a jej brzegi także wyrównujemy. Następnie w zaślepce wykonujemy otwór o takiej średnicy jak średnica zewnętrzna aluminiowej rurki. W moim przypadku było to 8 mm. W otworze umieszczamy wcześniej uciętą rurkę, tak aby z wewnętrznej strony zaślepki wystawała ona około 0,5 cm. Teraz ugniatamy kit epoksydowy, aż jego składniki się połączą, a następnie wypełniamy nim przestrzeń pomiędzy zaślepką a rurką. Smarujemy klejem zarówno rurkę, jak i element gwintowany i łączymy je w sposób pokazany na filmie. Podobnie postępujemy z zaślepką. Nadmiar kleju wycieramy i zostawiamy nasz element na kilka godzin, aby klej wysechł. Teraz do butelki wlewamy trochę wody, maksymalnie 1/4 jej objętości. Przykręcamy element wentylem, a następnie pompujemy butelkę. Ja maksymalnie korzystałem z ciśnienia około 4 bar. Po napompowaniu zamykamy zawór, odłączamy pompkę i odkręcamy wentyl, a następnie przykręcamy naszą dyszę. Teraz rakieta jest gotowa do startu. Wystarczy obrócić ją tak, aby dysza skierowana była w stronę Ziemi i szybkim ruchem otworzyć zawór. To tyle w tym filmie, więc zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobał. Dzięki za oglądanie. Cześć!